tvpodkarpacie.pl. Dwojga osób w mieszkaniu tutaj na ulicy, na tej ulicy, na której się znajdujemy, były obrażenia ciała doznane w wyniku ran postrzałowych. To był postrzał głowy? To były rany okolicy głowy. Skroń, czoło? Na tym etapie postępowania takich informacji nie udzielamy. Pani prokuratorze, co możemy powiedzieć? Też nie udzielamy takich informacji. A co możemy powiedzieć na temat 17-letniej ofiary tego zdarzenia? Czy prawdą jest, że policja miała z nią kontakt, że ona mogła opuścić mieszkanie, tego mieszkania nie chciała opuścić? Właśnie, kiedy się z nią kontaktowano ostatni raz? I kto? Proszę pana, na ten temat nie posiadam informacji. Chciałam zaznaczyć, że prokuratura okręgowa w Krośnie przejęła do prowadzenia niniejsze śledztwo w dniu dzisiejszym i bliższe informacje będą udzielane w tym zakresie w miarę możliwości, no, w okresie późniejszym. A jakie są dotychczasowe ustalenia, na przykład na temat akcji? Jak chodzi o samą, o sam kontakt, jeden z panów redaktorów pytał o sam kontakt z osobą, która znajdowała się w mieszkaniu Andrzeja B., czyli tej małoletniej dziewczyny, małoletniej. Faktem jest, że policja próbowała i to od wielu godzin nawiązać kontakt zarówno z tą osobą, jak i z towarzyszącą mu dziewczyną. Z tego powodu, że te czynności okazały się bezskuteczne, a mianowicie nie podjęto żadnych sygnałów kierowanych ze strony policji, wyłącznie z tego powodu przystąpiono do akcji siłowej. Dlatego mówię tutaj, przynajmniej na tym etapie postępowania, jest tego rodzaju działania były jak najbardziej uzasadnione. Na pewno mieszkanie było, z całą pewnością mieszkanie było monitorowane, w szerokim rozumieniu tego słowa, monitorowane w sensie pod obserwacją funkcjonariuszy policji. Kiedy potencjalnie mogło dojść do zgonu? Bo wiadomo, że akcja była... Wyłącznie sekcja zwłok udzieli odpowiedzi, jeśli nie ostatecznej, to przynajmniej wstępnej, pozwalającej na takie bardziej racjonalne wnioski odnośnie tego, kiedy mogło dojść do zgonu osób, które znajdowały się w lokalu przy ulicy Cyganianej 14. Ale pierwsze jakby wnioski jakieś przyczyniają się do jakiejś godziny? Aby udzielać rzetelnych, racjonalnych, sensownych informacji, trzeba dysponować konkretnymi źródłami dowodowymi. Jednym z podstawowych źródeł dowodowych, a w zasadzie środków dowodowych, przeprowadzeniu przez biegłego patomorfologa będzie opinia i dopiero w oparciu o wyniki tej opinii będą przedsięwzane dalsze czynności bądź wyciągane stosowne wnioski. Czy możemy już coś powiedzieć na temat samej akcji policji? Czy ona była... Nie, proszę pana, my akurat akcją policji, w tym momencie nie zajmujemy się akcją policji, bo do tej pory zastrzeżeń do niej nie zanotowaliśmy i nie stwierdziliśmy. Natomiast jeżeli państwo macie w tym zakresie jakieś pytania, proszę się zwracać do policji. Ale prokurator zabezpieczono było długą, krótką coś jeszcze, czy były narkotyki, czy na przykład ofiary były pod wpływem narkotyków? Proszę pana, tych informacji na tym etapie śledztwa nie udzielamy. Odnośnie tego, czy osoby były pod wpływem narkotyków, bądź środków odurzających jakichkolwiek, również będzie możliwa udzielenie odpowiedzi na to pytanie dopiero po przeprowadzonej sekcji zwłok. Mało tego, po pobraniu materiału porównawczego w tejże sekcji zwłok. Pozwolę sobie jeszcze wrócić do pytania któregoś z panów redaktorów, a mianowicie odnośnie oceny prokuratury co do wczorajszej sytuacji, prawda? Czyli co do akcji policyjnej. Jak najbardziej uważam uzasadnione jest stwierdzenie po pierwsze, że jest zbyt wcześnie, żeby podejmować jakiekolwiek oceny, natomiast sam fakt, że do użycia siły doszło, do siłowego wejścia na teren obiektu, czyli tego jednopokojowego mieszkania, doszło po wielu godzinach oczekiwania i po wielu próbach nawiązania rozmów, czyli nawiązania negocjacji, po ściągnięciu specjalistów z zakresu negocjacji, świadczy o tym, że wyłączną intencją funkcjonariuszy policji było to, aby
rozwiązać to zdarzenie bez udziału siły i aby w szczególności uchronić tą małoletnią osobę od skutku, jaki nastąpił. W tym momencie nie mamy żadnych podstaw do udzielania informacji w tym zakresie, ponieważ to dopiero śledztwo wyjaśni, jak rzeczywiście wygląda sytuacja na miejscu w Międzybrodziu. A jeszcze wracając do sekcji zwłok, bo wiadomo, że to były rany głowy i naprawdę nie ma wstępnej chociaż oceny, około której godziny mogło do tego dojść? Nie wiem, o które teraz... Chodzi o to zabójstwo wczorajsze tutaj, samobójstwa. Proszę pana, w tym momencie nie udzielamy takiej informacji, ponieważ nie jesteśmy w stanie, a jakieś tam przypuszczenia przekazywać, to chyba się mija. Charakter dywagacji. Oczywiście. Zupełnie nierzetelnych, nie mających w tym momencie... Nie byłyby to rzetelne informacje. Czy w oparciu o tę wiedzę, którą państwo uzyskacie ze szpitala, będziecie państwo w stanie ustalić, czy to było zabójstwo, czy samobójstwo, a jeżeli są... szpitala, przepraszam, czyli na podstawie opinii biegłego patomorfologa. Tak. Czy to jest w ogóle do ustalenia, czy ktoś kogoś zabił, czy to były, samobójstwa? Czy... Na pewno będzie do wykonania dużo czynności w tym zakresie, a czy one pozwolą na jednoznaczne przyjęcie, czy to było samobójstwo, czy też zabójstwo, nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej tego powiedzieć. Do tego będą zmierzały wszelkie czynności podejmowane w trakcie śledztwa. Jaka broń została użyta, to wyjaśnią dopiero wyniki uzyskanych opinii. Czy poza bronią myśliwską i bronią krótką znajdowała się jeszcze jakaś inna broń w tym mieszkaniu bądź amunicja? Na ten temat w tym momencie, na tym etapie postępowania nie będziemy udzielać informacji. Ja mam takie pytanie, bo pojawia się informacja, którą policja mówi, że podczas tej akcji nie wystrzeliła żadnego strzału, tymczasem są rany postrzałowe ofiar. W takim razie jak to się stało? Bo nikt nie słyszał innych strzałów. Czy na przykład mogły być użyte strzały z tłumikiem? No właśnie, czy był tłumik? Proszę państwa, na tym etapie też nie udzielamy informacji do wyjaśnienia i zebrania pełnych dowodów w sprawie. Jeszcze tylko raz pragnę przypomnieć, że gdyby policja planowała siłowe rozwiązanie, nazwijmy to, tej sytuacji czy tego zdarzenia, przystąpiłaby do tego znacznie wcześniej. Policja w szczególności postawiła na działania negocjacyjne, czyli na bezkonfliktowe rozwiązywanie tej sytuacji, a w szczególności mające na celu uratowanie tej małoletniej dziewczyny. Ale pani prokurator, a czy w takim razie, może trochę wróćmy do punktu wyjścia, czy w ogóle udało się nawiązać jakikolwiek kontakt z tą dziewczyną albo z tym mężczyzną od samego początku? Czy jakikolwiek kontakt był, czy jakakolwiek rozmowa była? Tego rodzaju informacje, nawet gdyby prokuratura dysponowała tego rodzaju informacjami, to są informacje przydatne dla śledztwa i nie mogą być ujawnione na tym etapie postępowania. TV Podkarpacie.pl